pewnego dnia mój przyjaciel Lukas wbiegł do klasy i powiedział: Hej, słyszeliście wiadomości? Kilka dni temu mężczyzna z sąsiedztwa zadzwonił na policję, ale się nie odezwał, więc policja pojechała do jego domu. Znaleźli go w łazience z odciętą głową i telefonem w dłoni. Serio? Jeżeli to prawda, to coś okropnego, powiedziałem przestraszony. Najgorsze było to, że policja nigdzie nie znalazła jego głowy. Tej samej nocy ktoś widział kogoś przebranego za stracha na wróble, biegnącego z widłami, na które wbite było coś, co przypominało ludzką głowę. Myśleli, że to dynia, ale teraz wszystko układa się w całość. Wow, to naprawdę straszne. Do Halloween jeszcze trochę, żeby się przebierać. I kto mógłby zrobić coś tak okropnego? Musimy być ostrożni. Jak morderca się pojawi i zobaczy twój brzydki ryj, to może oszczędzi twoją głowę. Stary, jak możesz sobie żartować z takich rzeczy? To nie są żarty. Byliśmy głupimi nastolatkami i próbowaliśmy udawać, że nic się nie stało, ale w głębi serca wszyscy się baliśmy. Tej samej nocy obudziło mnie krakanie wrony. Przestraszony i zirytowany powiedziałem sam do siebie: Wrono, lepiej się zamknij, zanim złamie ci kark. Po chwili jednak usłyszałem, jak ktoś bardzo cicho szepcze: Może powinieneś uważać na swój własny kark. Przestraszony wyskoczyłem z łóżka i wyjrzałem przez okno. Ujrzałem mężczyznę, który miał na sobie duży słomiany kapelusz, a jego cała twarz zakryta była słomianą maską. Idealnie naśladował krakanie wrony. Zacząłem krzyczeć z przerażenia, a parę sekund później mężczyzna otworzył okno i wszedł do środka. Jesteś tak głośno, że będę musiał cię uciszyć na zawsze. Instynktownie rzuciłem w niego kocem, wyskoczyłem z łóżka i wybiegłem z pokoju. Strach rozprął koc swoimi widłami i ruszył za mną. Nawet nie zamierzałem patrzeć za siebie. Na szczęście krzyki obudziły mojego tatę, który chwycił broń i wybiegł z sypialni. Krzyknąłem do niego: Zastrzel tego stracha, tato! Ten wbiegł do mojego pokoju z wymierzonym karabinem, jednak mężczyzna wyskoczył przez okno i uciekł. Następnego dnia, przed zajęciami, chciałem porozmawiać z Lukasem. Złapałem go za kurtkę i powiedziałem: Ten żart z nocy wcale nie był śmieszny. Wisisz mi nowy koc. O czym ty mówisz? Zapytał zdezorientowany. Kiedy zobaczyłem chude ciało Lukasa, uświadomiłem sobie, że to nie on był przebrany za stracha minionej nocy. Z każdą sekundą moje zakłopotanie rosło i to akurat w tym momencie Lukas postanowił sobie ze mnie zażartować. Ale z ciebie, Bambik. Jeśli ktoś włamuje ci się do domu, to po prostu kopiesz go w kulę i obezwładniasz. Gdybym to ja był na twoim miejscu, ten gość leżałby teraz w szpitalu. Mówiąc to, Lukas uderzał w swoich wyimaginowanych przeciwników, a ja postanowiłem już nie poruszać tego tematu. Kilka dni później nie pojawił się w szkole, a następnego dnia nauczycielka przekazała nam szokującą informację. Lukas został zamordowany minionej nocy. Znaleziono go bez głowy, a jego dłonie były przybite widłami. I tym razem policji nie udało się znaleźć jego głowy. Cała okolica huczała o najnowszej wieści. Przez następnych parę dni mnóstwo jednostek policji bez przerwy patrolowało okolice. Jednego dnia w radiowozie znaleziono policjanta zakutego w kajdanki i pozbawionego głowy. Policjanci uzyskali nagranie z kamery umieszczonej w radiowozie, jednak jego początek był uszkodzony i nie było obrazu. Na szczęście zapisał się dźwięk, na którym słychać było walkę dwóch osób, a następnie policjanta, bezsilnie mówiącego: Jeśli naprawdę zamierzasz odciąć mi głowę, zrób to szybko. Powinieneś jednak mnie wypuścić. Nikomu bym o tobie nie powiedział. Następnie słychać było tylko dźwięk nabijanej na widły głowy i oddalającego się sprawcy. W tym momencie już nawet wojsko było zaangażowane w poszukiwania sprawcy, jednak bez żadnych rezultatów. Na mieście zaczęły krążyć różne plotki. Niektórzy twierdzili, że widzieli twarz sprawcy, a jeszcze inni, że znają jego tożsamość. Niektórzy dla rozgłosu zaczęli się przyznawać do bycia mordercą, jednak to tylko utrudniało śledztwo. Od momentu zabójstwa policjanta nigdy więcej nie słyszano o kolejnych atakach. Mimo to, po dziś dzień większość sąsiadów śpi z bronią pod poduszką.
Często zastanawiam się, kim był morderca i dlaczego biegał z głowami nabitymi na widły. Co on potem z nimi robił?